Jak na razie napisaliśmy zaskakująco funkcjonalny symulator trolla. Wypadałoby jednak kilka rzeczy poprawić. Dużo kodowaliśmy i dużo z tych rzeczy jest no, nieelegancko napisanych. Teraz możemy to usunąć. No ta funkcja tick na przykład, o, była mi niepotrzebna, ponieważ korzystałem z niej tylko w jednym miejscu, a zaśmiecała przestrzeń nazw, bo tworzyła nową zmienną tick. Po co nam to? Tak samo dużo kodu, który jest rozwleczony na wiele linijek, można umieścić w jednej linijce, tak jak w deklaracji trolla. Idziemy dalej. Może zmienić ten identyfikator? Chyba action ID jest w porządku. Dalej mamy jeszcze coś takiego jak show Rornus Action. To wypadałoby zmienić, bo w obu funkcjach GoSleep i GoTrolling korzystamy z tej funkcji. Ona właściwie wyświetla zły komunikat błędu, zwłaszcza w przypadku trollowania. Chciałbym całego tego ifa wyłączyć, jakby poza tę funkcję. Mieć jedną funkcję, która za to odpowiada. No dobra. Zacznę od pozbycia się odwołań do konsoli. Zrobię sobie własne funkcje R, która będzie służyć do wypisywania błędu, i MSG do wypisywania wiadomości w konsoli bez nawiasu. I za ich pomocą będę wypisywać w konsoli wiadomości. Jeśli wcześniej z nich korzystałem, to muszę przenieść deklarację trochę wcześniej, ale wydaje się, że dopiero tutaj po raz pierwszy z nich korzystam. No to piszę. Zamiast console.error będziemy mieć R. Tylko mogę od razu wciągnąć tutaj tego ifa, który występuje w GoSleep. Zaraz się tym zajmę. Dobra. No ten opis też wypadałoby zmienić. Can't go to sleep because he's currently doing. Nazwiemy naszą funkcję free to is free albo free to work. No, nazwa jest zaskakująco ważna, bo na przykład teraz is free to taka nazwa, która sugeruje, że funkcja zwróci wartość prawda albo fałsz, bo nazwa funkcji jest pytaniem, czy jest wolny. No i to ułatwia życie, to niesamowicie ułatwia życie, bo kiedy czytam później kod i widzę, że funkcja zaczyna się od is, to mam prawie pewność, że ta funkcja zwróci true albo false i że mogę z niej korzystać w ifie. Dobra. Jeśli w chwili obecnej nie robi nic, to mogę zwrócić true. Dobra. Wypadałoby jeszcze, jeśli nie robi nic, to przerwać tą funkcję, do nothing. No i tu pojawia się problem, ponieważ nasza funkcja isFree nagle modyfikuje obiekt, a to nie jest dobry znak, bo jeśli funkcja wprowadza jakieś efekty uboczne w całym programie naokoło, to strasznie ciężko domyślić się, co robi. Dodamy tutaj komentarz. Komentarze możemy dodawać pisząc te ukośniki, gwiazdki. To jest ważna sprawa. Zwłaszcza jeśli funkcja zachowuje się w nietypowy sposób, obowiązkowo powinna mieć komentarz, który tłumaczy, czemu tak działa i co robi. Zawsze dziwiło mnie, jak ludzie piszą komentarze do każdej śmiesznej, prostej akcji. Clear interval, czyści interwał. Return true, zwraca true. Takie komentarze są nic nie warte. Warto z nich korzystać przede wszystkim wtedy, kiedy funkcja robi coś nietrywialnego, na przykład ta. Zmienimy jej nazwę free to work. Wydaje się odpowiedniejsza. Już nie sugeruje, że funkcja po prostu zwraca true false. Ta funkcja coś modyfikuje. Dobra. A jeśli troll jest czymś zajęty, to zwrócimy false. No i oczywiście musimy wypisać wiadomość o błędzie.
Tak, w tym miejscu. Możemy to trochę streścić. I z Bezi. Ok? Od razu widać, że idziemy w dobrym kierunku, bo kot się robi coraz krótszy. To jest dobry znak. I musimy tu skorzystać z nowej funkcji. Jeśli troll jest wolny, właściwie jeśli nie jest wolny, to przerywamy wykonanie funkcji i kończymy. Możemy to wcisnąć w jednej linijce. Dobra, to samo powinniśmy zrobić w kolejnej funkcji, goTrolling. I we wszystkich czynnościach, jakie troll będzie wykonywać. Dobra. Zamiast console log korzystamy z wprowadzonego przez nas wcześniej MSG. Może ci się wydawać, że to jest zupełnie niepotrzebna zmiana. Console log to jest przecież dokładnie to samo co MSG. To jest inna nazwa. Ale to się przydaje, bo kiedy musimy wprowadzić jakąś zmianę, to zobacz, że naszą funkcję MSG możemy zmienić dość łatwo. Jeśli ją zmienimy, to cały nasz kod zyska, bo zmiana zostanie wprowadzona wszędzie. No, zmienimy nazwę na busy. A jeśli chciałbym wprowadzić jakąś zmianę w console log, to musiałbym w każdym miejscu w kodzie skakać, skakać i zmieniać. Lepiej się nie powtarzać. Zamienimy Fleetwork na Bezi. Jest coś takiego, jedna przydatna właściwość ifa. Jeśli po ifie jest tylko jedna instrukcja, to niepotrzebne są klamerki. Jeśli zaraz potem kończę wywołanie funkcji, to mogę skończyć je na miejscu. Dobra. Tylko że funkcja Bezi powinna działać w trochę inny sposób. Jeśli troll jest zajęty, to powinna zwrócić true. A jeśli nie jest zajęty, to false. Ok. Jeszcze tutaj trzeba to zmienić. Powinno działać. No, powinniśmy jeszcze poprawić console log w funkcji info. Nie powinno go tu być. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Wszystkie zmienione. Sprawdźmy, jak to działa. No i mamy błąd. Szukamy linijki z błędem. MSG. Nasza funkcja MSG się nie wykonuje. Sprawdźmy ją. Może sprawdźmy ją w konsoli. No to jest nasza funkcja. Jest zdefiniowana. Przekażmy jakiś argument. I błąd. A, to dlatego, że ukradliśmy funkcję konsoli. Jest właściwie różnica, kiedy funkcja jest wywoływana tak z powietrza, a kiedy funkcja jest wywoływana z obiektu. Console log wypadałoby wywoływać z obiektu konsoli. Tak samo zrobimy z errorem, bo pewnie ten sam błąd wyskoczy. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Te zmiany, które wprowadziliśmy w tej części, nie powinny w żaden sposób wpłynąć na działanie programu, jak na razie. Wszystko, co się działo wcześniej, powinno działać tak samo. No, z wyjątkiem tego, że troll nie powinien tracić energii śpiąc i trollując. To się zmieniło. Zobaczmy. Wszystko wydaje się działać. Dobra, wprowadziliśmy sporo zmian, więc przepisz je wszystkie. Ogarnij, jak działają. Jak chcesz, trochę się nimi pobaw. No, zobaczymy się w następnym odcinku.